Tak to wyglądało w ubiegłym roku w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych, który uczestniczył w ogólnopolskiej akcji Hymn na Rekord. Wtedy chodziło o to, by w przeddzień Święta Niepodległości jak najwięcej uczniów zaśpiewało hymn dokładnie o godzinie 11:11. W tym roku minister edukacji zaprasza szkoły, by wzięły udział w akcji Szkoła do hymnu. Tym razem wspólne śpiewanie całego hymnu odbędzie się w piątek 8 listopada, również o 11:11. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez dyrektora ankiety zgłoszeniowej widocznej w strefie dla zalogowanych w systemie informacji oświatowej, zakładka ankieta, do 7 listopada. Wszystkie placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w akcji, otrzymają pamiątkowy dyplom. Oczywiście śpiewanie nie musi być ograniczone tylko do hymnu. W ubiegłym roku w Handlówce był to cały koncert pieśni patriotycznych. W roku w akcję Rekord dla Niepodległej włączyło się ponad 5 milionów uczniów i nauczycieli w Polsce oraz za granicą.